No siemanko, siemanko, siemanko z tej strony Jakub, a tutaj pora na kolejny już 58 odcineczek Umineko na moim kanale. 60 zbliża się dużymi krokami. Możliwe, że dojdę do mojego wieku emerytalnego. No dobra, suchar na początek był. W wielkim skrócie, żeby ten odcinek nie miał niepotrzebnie dużego wstępu. Z tego, co mi się w głowie skrywa, w tych moich szafkach, czy tam kto jak woli, szufladach odpowiedzialnych za pamięć, ogólnie to nasza ekipa ocaleńców, a dokładnie ta czwórka osób, która wygnała pozostałą czwórkę z gabinetu dziadka Kinzo, dostała kaca moralnego, w wyniku czego koniec końców zaczęła się dyskusja, co z tym faktem zrobią. Czy oni wyruszą jednak na ratunek których wypędzono, czy jednak będą się trzymać konsekwentnie swojej decyzji. No i ciąg dalszy tych wyrzutów sumienia teraz będziemy mieli, no i plus oczywiście konkluzje i dowiemy się, co oni wymyślili. Co z tym faktem postanowią zrobić? No i w ogóle jak rozwinie się sytuacja w sytuacji? No wiecie, zagadnienie w zagadnieniu. No dobrze. Chyba tyle. Jeśli chodzi o takie newsy ogólne, to nic nie mam za bardzo wam do przekazania. Oprócz tego, że jest zimno, ale mniej zimniej niż było w poniedziałek. Na przykład. No dobrze. Dobra, już chyba nic mi nie przychodzi do głowy, o czym mógłbym was poinformować, więc jedziemy z tym koksem. To tutaj leżało. Znalazłem! Tutaj był ten magiczny krąg. Wewnątrz książki, którą przeglądałem, znalazłem ten sam magiczny krąg, który został narysowany na drugiej stronie listu. George Aniki również się temu przyjrzał. Ten magiczny krąg nazywał się trzecim magicznym kręgiem Marsa. Napisany na nim hebrajski napis pochodzi z psalmu 77, wersetu 13 z Starego Testamentu, który z bogów jest tak samo wspaniały jak nasz Bóg, a znaczenie, za jakim stoi ten magiczny krąg, brzmi: niezgoda, Discord. Wzbudzaj wewnętrzne podziały i spraw, aby wróg sprowadził na siebie upadek. Poczekaj chwilę. Tak na serio? Czy może bardziej odpowiedni sposób, czy może w bardziej odpowiedni sposób można opisać naszą obecną sytuację i przy okazji stan naszego stanu psychicznego? Nie mogliśmy powstrzymać się od milczenia. Więc ten list był pułapką? Jak oni go tutaj umieścili? W tym pokoju nie było nikogo poza naszą ósemką, prawda? Tak czy inaczej, na razie zignorujmy to, w jaki sposób ten list tutaj trafił. Chodzi o tą kopertę, nie? Sprawcom chodziło tylko o jedno. Chcieli zasiać ziarno wątpliwości w tym nie do zdobycia pokoju. Chcieli sprawcy zasiać ziarno wątpliwości w tym nie zdobyć w tym pokoju, który był dla nich nie do zdobycia, i chcieli wykorzystać nasz do wyrzucenia owieczek na rzeź. W takim razie ścigają ludzi, którzy wyszli z pokoju. Mamo, co powinniśmy zrobić? Ta czwórka jest w niebezpieczeństwie. Nic dziwnego, że ciocia Natsuki pozostała nieprzyjemnie milcząca. Nawet jeśli to wszystko było pułapką sprawcy, nawet jeśli ta czwórka wypędzona z pokoju była teraz w niebezpieczeństwie, to nie miało nic wspólnego z bezpieczeństwem czterech osób, które znajdowały się w tym pomieszczeniu.
i nie było sposobu, aby udowodnić niewinność czterech osób, które wypędziliśmy. Wypędziliśmy. Jeśli jesteśmy gotowi pozwolić im umrzeć, nie powinniśmy opuszczać tego pokoju bez względu na wszystko. Tak, tak jest najbezpieczniej. Ale w tym momencie, nagle, w pokoju rozległ się przenikliwy dźwięk telefonu. Był to zabytkowy telefon, który był wewnątrz gabinetu i był ustawiony na stole w gabinecie dziadka. Zadzwonił zaraz po tym, jak zaczęliśmy rozmawiać, co mamy zrobić z tym listem oraz czy ten list jest pułapką. To było naturalne, że uznaliśmy to za sygnał SOS dla tych, których wypędziliśmy. Ale wtedy ciocia na Natsushi się odezwała. Dlaczego telefon? Telefony powinny być zepsute i nie nadawać się do użytku. To nie ma teraz znaczenia. Zwłaszcza jeśli Maria woła nas o pomoc. Jeśli problem z telefonami był w pierwszej kolejności dziełem sprawcy, to ten telefon jest prawdopodobnie... Po tym jednym zdaniu dzwonek telefonu, który kiedyś miał jak wołanie o pomoc, teraz zaczął powoli brzmieć jak upiorna przynęta od nieznanej nam osoby. Ciocia Natsushi wahała się, czy podnieść słuchawkę. Podnieś słuchawkę, ciociu Natsushi! Telefony mogły z jakiegoś powodu zostać naprawione. To wciąż mógł być pilny telefon od Marii-chan i reszty. Zgadza się! Ale jeśli rzeczywiście jest to telefon od sprawcy, to też nie ma czasu na wahanie. Dlaczego nie posłuchamy, co nam mają do powiedzenia? Przecież to tylko zwykła rozmowa telefoniczna. Nieważne, co będą nam bełkotać przez tą słuchawkę. Na pewno w żaden sposób ta rozmowa nas nie skrzywdzi. Ciebie, ciociu. Ciebie, mamo. Bo to Jessica mówi. Jeśli tego nie podniesiesz, to ja to zrobię. Zrobię to! Halo? Wyciągnąłem rękę, żeby chwycić słuchawkę, ale ciocia Natsushi chwyciła ją, zanim zdążyłem sam to zrobić. Wszyscy wstrzymaliśmy oddech, próbując dowiedzieć się, kim była osoba po drugiej stronie telefonu. Ale przez jakiś czas ciocia Natsushi ciągle powtarzała: halo? Głuchy telefon? Nie ma mowy, żeby Maria i pozostali zrobili coś przerażającego. Tak przerażającego. Co oznacza, czy ten telefon mógłby naprawdę być od... Natsushi przestała powtarzać halo i nadstawiła uszu. Ponieważ wydawało się jej, że usłyszała coś daleko na drugim końcu słuchawki. Ale co to było? Czyżby ktoś... śpiewał? Co ma na myśli, mówiąc, że ktoś śpiewa? Nie wiem. Słabo, po drugiej stronie telefonu słyszę, jak ktoś w tym momencie śpiewa. Zastanawiam się, co... O co może chodzić? Daj mi to na chwilę! Halo? Na początku... Aha! Wysunąłem słuchawkę z dłoni oszołomionej cioci Natsushi i przycisnąłem ją do ucha. Słuchawkę, nie ciocie Natsushi, jakby co. Na początku niczego nie słyszałem. Ale... Pewnie nie będzie tego słuchać na nagraniu, ale ja tak chyba w słuchawkach też coś słyszę. Faktycznie jest coś. Pewnie no, na nagraniu nie będzie słychać. Bo nie wiem, czy to jest jako mowa, czy... No dobra, nieważne. Może będzie się dało, czekajcie. Może, czekaj, opcje. Ale aha, bo to tylko jest muzyka i głosy. Ci co? Muszę zniżyć mu... O, czekaj, zwiększyć... O, słychać, jest. Ja to jest to zgłośnie, nie?
Asobejo to ma lecio. Dobra, jest, dobra, jest. A byłem ciekawy, czy faktycznie jest to, ale okej. Okay. Dobra, chyba tyle. Może trochę muzykę. A nie, w sumie wolę, żeby muzyka głośnie grała, niż oni gadają, bo i tak ja ich zagaduję. W sensie ich gadam głośniej niż oni. A głównie tu chodzi o muzykę. Czekajcie, czekajcie. No dobra, bo trochę pomieszałem, chyba w tych moich notatkach, więc tak. Brzmiało to tak, jakby z daleka, od odbiornika. Ten głos brzmiał, jakby znajdował się daleko od odbiornika, a nie od kogoś, kto mówił przy odbiorniku, ale cichym głosem. I to brzmiało tak, jakby jakaś dziewczynka śpiewała piosenkę. Ten głos oczywiście brzmiał jak głos Marii, ale to tylko sprawiało, że ta sytuacja stawała się jeszcze bardziej niewytłumaczalna. W każdym bądź razie, osobą, która zadzwoniła, nie była Maria. Przecież Maria śpiewała jakąś piosenkę daleko od odbiornika, od słuchawki, nie? Tak zamiennie to używam, bo to bardziej się przyjęło słuchawkę, ale jak się ogólnie czasem patrzy w tłumaczenie, to no niektóre słowa po prostu przegrały o dominację w języku i występowalność. W takim razie, w tym przypadku osobą, która zadzwoniła, powinna być Genji, Kumasamo albo doktorem Nanjo. Ale nie było słychać, żeby ktokolwiek coś mówił. Dlaczego? Z jakiego powodu? Osobą, która wykonała telefon, kim ona była? Hej! Halo, halo! Kto to jest? Odpowiedz mi! Czy to Maria śpiewa? Odpowiedz mi! Co się dzieje? Co się dzieje? O co chodzi? Nie wiem. Jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to to, że to prawdopodobnie pułapka. No i że Maria jest... ma kłopoty. Ciocia Natsuki, ciocia Natsuki ponownie wzięła za słuchawkę, ale po kilkukrotnym krzyku zdała sobie sprawę, że do niczego nie dojdzie, nic z tym nie wskóra, no i się rozłączyła. Potem szybko wybrała numer, a następnie mlasnęła językiem. Zgadza się, gdyby telefony prawidłowo działały, albo w ogóle, moglibyśmy teraz skontaktować się z policją. Ale, oceniając reakcję cioci Natsuki, wygląda na to, że zewnętrzna linia telefoniczna dalej nie działa. Ruszajmy! Nawet jeśli nie wiemy, co tam się dzieje, i nawet jeśli wiemy, że to może być pułapka, nadal chodźmy. Tak, zdecydowanie. Jessica, ciociu Natsuki, zostańcie tutaj. Kiedy Aniki i ja próbowaliśmy stąd wyprysnąć, ciocia Natsuki nas zatrzymała. Poczekajcie! Nie mogę wam pozwolić, żebyście sami się tam udali. Pójdę z wami. Jessica, poczekaj tutaj. Co? Ja mam być jedyną osobą, która tutaj zostanie? Niezła próba, ale ja też idę. W sumie, tak, to może być lepsze wyjście. Jeśli celem tego telefonu było to, żebyśmy się rozdzielili,
to by było, to teraz nie najgłupszą, nie najgłupszym pomysłem byłoby, gdyby ktoś został i tutaj pilnował pokoju. Dobra, nie ma czasu na kłótnie. Ruszajmy! Ciocia Natsushi podniosła wysoko karabin i objęła prowadzenie. Sam nie mógłbym iść tam bez żadnej broni. Zatem wziąłem trójramienny stojak na świece i przygotowałem go. Chociaż szpilki, do których kiedyś mocowano świece, były krótkie, mógł przypominać teraz trójzębną włócznię. Dobra, chyba misja ratunkowa, można tak to nazwać? No, następnie nasza cała czwórka opuściła gabinet. Wyszliśmy z niego, który tak przy okazji powinien być najbezpieczniejszym miejscem w całej rezydencji. Oznaczało to, że wywabiono nas na zewnątrz, mimo że wcześniej zabarykadowaliśmy się w bezpiecznym, zamkniętym pomieszczeniu. Być może robiliśmy właśnie w tym momencie to samo, co wcześniej uczynił dziadek. Maria! Gdzie jesteś? Odpowiedz mi! Nadsłuchiwałem uważnie, ale niczego nie byłem w stanie usłyszeć. Rezydencja była ogromna, a ponieważ przechodzący tajfun był w trakcie swojego ostatniego aktu, dźwięk deszczu był jeszcze głośniejszy niż wcześniej. Maria-chan powiedziała, że chce pooglądać telewizję w salonie, prawda? Ruszajmy, schodzimy po schodach. Tak, to prawda. Spróbujmy w salonie. Wszyscy, uważajcie na swoje otoczenie. Tak jest. Z ciocią Natsushi na samym środku, z karabinem w gotowości i palcem na spuście, poruszaliśmy się w grupie, złączonymi plecami do siebie, sprawdzając otoczenie ze wszystkich stron. To było tak, jakby magia tego magicznego kręgu przeznaczonego do szerzenia niezgody zadziałała w 100%. Rozdzieliliśmy się, a co więcej, wciągnięto w nas na niebezpieczne terytorium. Innymi słowy, teraz robiliśmy dokładnie to, czego oczekiwał od nas domniemany sprawca. To był odrębny świat, w którym nie było niczego dziwnego. To był odrębny świat, w którym nie byłoby niczym dziwnym, gdyby teraz coś nagle się wydarzyło. Ciocia Natsushi nerwowo celowała lufą karabinu w każdy ciemny punkt i w każdy cień. Miałem wrażenie, że ten ruch wynikał raczej ze strachu niż ze ostrożności. Ale karabin, który trzymała w dłoni, powinien być naszą kartą atutową, prawdopodobnie obawiał się z nas sprawca. Wiecie, właśnie sobie pomyślałem, nie byłoby niemożliwe zbicie tych szpikulców w czyjąś klatkę piersiową, tak samo jak w przypadku Kanon Kuna. Chodzi o tą świecę, nie? O ten trójzębną bustię, którą Butler wziął. No, ten stojak na świecki. Ale rozłupanie czaski i wbicie jej w czoło, jak w przypadku moich rodziców, raczej nie byłoby prostym zadaniem. Myślisz, że nasz sprawca ma jakąś zwierzęcą siłę? Prawdopodobnie mieli jakąś broń, może urządzenie, z którego można było strzelać i wbijać szpikulce. Rękojeść była zbyt krótka, aby można było wbić tak głęboko samą siłą człowieka. Tak czy inaczej, posiadają wystarczająco mocną siłę, aby móc przebić ludzką czaszkę. Słyszałam, że rana kanona sięgała aż do samych płuc.
Jeśli zdarzy ci się zobaczyć przeciwnika, nie wolno ci na niego szarżować. Nie wolno wam odsuwać się od moich pleców. Jak złowroga i przerażająca była broń, z której można było strzelać tymi przerażającymi spichulcami. I czy mógłbym zrobić cokolwiek, aby z tym walczyć, mając jedynie w ręku tylko ten świecznik? W przypadku pierwszego morderstwa, sprawca prawdopodobnie zaatakował całą czwórkę. Tak naraz. Naszych rodziców. Gdy omawiali w jadalni problem spadkowy. I nas tutaj również było czterech. Najwyraźniej nie byłem jedyną osobą, która o tym pomyślała. George, Aniki, Jessica i oczywiście ciocia Susie. Obecnie cała nasza czwórka wytężała nasze zmysły do granic naszych możliwości. Byliśmy w najwyższym i równocześnie najgorszym stanie napięcia, powoli robiąc krok za krokiem. Cośmy my uczynili? Z powodu wątpliwości, jakie zasiał nam ten jeden list, wyrzuciliśmy Marię i resztę w sam środek tego przerażającego świata. W końcu dotarliśmy na pierwsze piętro. Chyba słyszę znowu śpiew Marii. Obcie! Czekajcie. Tak. Śpiew Marii słyszymy. Czyli chyba odgadli dobrze. Maria jest w salonie. Talon znajdował się po drugiej stronie korytarza. No dalej, gierko. Kiedy uważnie nasłuchiwaliśmy, to daliśmy radę to usłyszeć. Coś słabo słyszalnego. I tym czymś był niesamowity śpiew Marii. Śpiewała mechanicznie. Tak nienaturalnie, tak jakoś dziwnie. I to nie był taki, wiecie, normalny, naturalny śpiew, jaki sobie robimy, gdy mamy dobry humor. To było coś takiego mechanicznego, coś wiecie, w stylu gdy śpiewa się, jak jest ceremonia wręczenia dyplomów. I to tak, jakby ktoś jej kazał to robić. Piosenka, którą śpiewała, była po prostu zwykłą, popularną piosenką ludową. Taką, którą prawdopodobnie każdy z nas śpiewał w szkole. Taką od czasu do czasu się śpiewa. Ale dlaczego tak w środku nocy sama i z całego serca śpiewała i robiła to w kółko i w kółko? Dlaczego? Ale tym razem, zaraz po wyjściu z gabinetu, głośno krzyczeliśmy i pytaliśmy Marię, gdzie ona była. Ale nikt się nie odezwał. Ani nie pisnął ani słówka. Ukryliśmy nasz oddech i odgłos naszych kroków. I intensywnie skupieni na otoczeniu do tego stopnia. I byliśmy tak intensywnie skupieni na otoczeniu, że do tego stopnia, że byliśmy całkowicie zdenerwowani, gdy ruszyliśmy naprzód. O, teraz jest po prostu głośniej ten śpiew. Drzwi do salonu były zamknięte, ale słyszeliśmy przez nie śpiewający głos Marii. Ciocia Natsuki położyła rękę na klamce, kiedy George Aniki ją zatrzymał. To ja będę tym, który otworzy drzwi. Ciociu Natsuki, butlerze, przygotujcie swoje bronie. Zrozumiała. Bądź ostrożny. Mogą nas zaatakować od razu po tym, jak otworzymy drzwi. George Nissan,
Rozglądaj się ostrożnie. Pewnie. No to otwieram. He? Kiedy próbował otworzyć drzwi, to... to od razu wyczuł ciężki opór opierającego się zamka. Ciocia Natsushi od razu wyciągła kłębek kluczy i podała go George'owi. Było tam około 10 kluczy, no w tym kłębku kluczy, który podała Ciocia Natsushi, i nikt z nas nie miał pojęcia, który jest który. Ponieważ ukrywaliśmy nasze kroki, przygotowując się do ataku, z zaskoczenia na pokój, to uczucie, które obecnie czuliśmy, wydawało się nam prawie zgubne. To było... Przez ten cały czas z salonu słyszeliśmy głos Marii, śpiewającą w kółko tą samą piosenkę. To było jak zepsuta, szalona kaseta. Aha, bo to lata 80, no. Nie ma płyt. Od rana siedzieliśmy w tym pokoju, niemal bez przerwy. Wszystkie przerażające rzeczy, które na nas spadły, miały miejsce poza tym pokojem. To pozostawiło w nas wrażenie, że tylko ten pokój był bezpieczny. To bezpodstawne wrażenie szybko jednak się rozpłynęło. Otwarte! Dziękuję ci! George-kun! Jessica! Stańcie za mną! Ciociu Natsushi! Wskoczymy w tym samym czasie i rozdzielimy się i każdy z nas pobiegnie w inną stronę. Jeśli po otwarciu drzwi po prostu będziemy stać, to te spikulce mogą przelecieć przez sam środek i nas trafić. No i zahaczyć przy okazji. Zgadza się. Ruszamy? Naprawdę chciałbym teraz móc powiedzieć nie. Przygotowałem się, jeśli będą rzucać spikulcami do lodu, walnę ich tym świecznikiem. Ruszamy! Ciocia Natsushi i ja wtargnęliśmy przez drzwi, po czym wpadliśmy do salonu, szybko rozdzielając się na lewo i prawo i przeszukując salon w poszukiwaniu kogoś, kto mógłby na nas czekać. Jednak naszym oczom ukazał się niewiarygodnie dziwny widok. To miejsce, ten salon, był wypełniony krwią. Pomieszczenie, w którym spędziliśmy prawie cały dzień, gdzie tłuczyliśmy się razem, aby uchronić się przed jakąś nieznaną nam złośliwością, zostało teraz spryskane świeżą krwią, przez to ten salon zamienił się w ocean krwi. Na podłodze leżeli Genji-san, Kuma-sama-san oraz dr Danzo. Ich ciała były poplamione jasno-czerwoną krwią. A jedynym sposobem, za pomocą którego byliśmy w stanie ich rozpoznać, było to, że rozpoznaliśmy ich ubrania. A to dlatego, że... Ach, no właśnie, zgadza się. Tak właśnie rozpoczęła się cała ta tragedia. Ich twarze, zupełnie jak u naszych zmasakrowanych rodziców, w szopie. Nie można było wtedy stwierdzić, gdzie kończyły się ich oczy, a gdzie zaczynały nosy. To było tak brutalne, jakby zanurzyli teraz swoje twarze w plackach wypełnione zgniecionymi pomidorami. Aaaa! I to nie wszystko. Ich ciała miały również inne rany. Były tam demoniczne szpikulce. Był jeden w brzuchu Genji-sama. Jeden na udzie doktora Nanzo. A nie, jeden był w kolanie. No właśnie, kolano, zgadza się. Oczywiście, chodzi o kolano. Epitafium w szóstym zmierzchu był brzuch,
a w siódmym zmierzchu kolano zostało zmasakrowane. Więc kiedy zobaczyłem, jak jeden z nich utknął w pobliżu łydki Kumasamy Bacian, nie mogłem powstrzymać się od masochistycznego śmiechu. Ach, no właśnie. W czasie szóstego zmierzchu wydłubaj brzuch i zabij. W czasie siódmego zmierzchu rozwal kolano i zabij. W czasie ósmego zmierzchu wyłup nogę i zabij. A teraz nawet ósmy zmierzch zakończył się. A następny w dziewiąty zmierzch. A w nim co było? A, Maria. Tam była ona. Ale na tym momencie zakończymy odcineczek. Muzyka dobra odpaliła się. Ale myślę, że lepszym... No to jest idealny moment, żeby zakończyć. A możemy sobie tak na samym końcu przejrzeć nowe ofiary. Tu, nie? Tak, tu. No i muzyka dobra się odpaliła. Czekajcie. Marię trochę uciszymy. Jest na zero głos. A Marię dalej słychać. To teraz Maria działa jak... Myślałem, że Maria po prostu, ten śpiew Marii jest zaliczony jako gadaniny postaci, ale jednak chyba trochę inaczej działa. No dobra, nieważne. Przechodzimy do przeglądania. System? Tak. Czyli tak. Mamy potwierdzoną śmierć Kinzo. Spalonego. Mamy zmasakrowanego Krausa. I teraz... No i tam resztę sobie było w sopie. A teraz przechodzimy do najnowszych ofiar. Czyli tak. Mamy doktora Nanzo, który ma zmasakrowany całą buzię. Całą w ogóle twarz, całą głowę. I został on znaleziony w salonie. No, nic ciekawego się nie znalazło. Jest tylko napisane, że on jest ofiarą siódmego zmierzchu, który no polegał na tym, że zostało przebite kolano. No dobra. Kto był? A, Kumasama. Kumasama jest ósmy. Dobra. I ona została w te Udo. Czyli szósty był Genji, czyli pierw umarł Genji. Potem umarł Nanjo, a na końcu Kumasama. No dobra. Dobra. No to zostało nam 2, 4, 5 osób. Jak obstawiacie, kto przeżyje? Ale tym zajmiemy się w następnym odcinku, w następnym tygodniu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobra. Robi się naprawdę dosyć... Chciałem powiedzieć ciasno, ale chodzi o odwrotność ciasności. No... Powiedzmy, że... naszym bohaterom nie będzie brakowało przestrzeni w posiadłości, bo coraz mniej ich jest. Więc każdy z nich może zagospodarować coraz większą powierzchnię dla siebie. Ale dobra, śmieszki śmieszkami. Zobaczymy, co będzie miała Maria nam do powiedzenia. Ale jak powiedziałem wcześniej, to jest moment na kolejny odcineczek. No bo myślę, że te 33 minuty jest idealne, więc tak. Ogólnie. Dalej ciśniemy, jak zapowiadałem wcześniej, u Mineko. Będziemy tak długo prowadzić tą serię, aż się nie zakończy. Ogólnie, i to chyba też kiedyś mówiłem, myślałem, że te jak ktoś sobie robił jaja i mówisz, że to zajmie ze 100 odcinków, to myślałem, że sobie robił jaja, ale to coraz bliżej tego jest. No, chociaż może na 70 się zatrzymajmy. O, no dobra, więc tak. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję za poświęcony mi czas. Życzę miłego weekendu, ja go nie mam. Idę w sobotę do pracy. Zajebiście. I przy okazji jest godzina 22, jak to kończę. Dziękuję. Nara.